Witam Was wszystkich bardzo serdecznie 29 listopada 2023 roku. Za oknem zima, a ja pozdrawiam z Gliwic. Moi drodzy, teksty biblijne, najpierw z psalmu 12 i drugi werset. Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. I drugi tekst, Ewangelia Jana 6, rozdział 67, werset. Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Kiedy przeczytałem te słowa, pomyślałem sobie, że można by było nagrać taki codziennik, który ma za zadanie zdołować wszystkich tych, którzy słuchają go, oglądają, a są członkami mniejszościowych kościołów, żyją w diasporze. No bo kiedy słyszymy takie słowo, kiedy pomyślimy sobie, że jest nas niewielu, to możemy wpaść w taki marazm i pomyśleć sobie, no, że jeżeli jest nas tak mało i jakaś dana społeczność się kurczy, to nie ma nadziei, nie ma perspektyw i w ogóle nic nie warto. Chcę Was dzisiaj zachęcić do zupełnie innej drogi, gdy słyszymy te teksty. Niech te teksty nas zmotywują. Dorota Zyle napisała coś takiego: naucz nas być w mniejszości, Panie. Dopasuj nas do swojej sprawiedliwości, nie do większości. Chroń nas przed dążeniem do harmonii za wszelką cenę i kłanianiem się wielkim liczbom. W nas jest taka pokusa, żeby wszystko policzyć, zmierzyć, i jest też w nas taka pokusa, żeby ocenić dany zbór, dany kościół, daną społeczność pod względem ilości osób. Jeżeli widzimy jakieś spotkanie biblijne, na którym jest 100 osób, albo spotkanie młodzieżowe, na którym jest, nie wiem, 50 osób, to chyba jakieś marzenia, albo, nie wiem, nabożeństwo, gdzie ludzie z danej parafii stoją na zewnątrz, bo nie mogą dostać się do kościoła, no to wtedy mówimy tak, to jest spotkanie, to jest nabożeństwo, no tutaj się dzieje. Czy o to chodzi? Powiem Wam, że jako młody duchowny rozpoczynający swoją służbę, no ładne kilkanaście lat temu, miałem właśnie takie kompleksy. Myślałem sobie, że Kościół jest wtedy, kiedy jest dużo ludzi. Kościół jest wtedy, kiedy jest mnóstwo konwersji, wstąpień do Kościoła. Kościół jest wtedy, kiedy nie ma miejsca w Kościele. To jest bardzo wszystko piękne. Ale zauważcie, że Pan Jezus też, kiedy chodził po ziemi, kiedy nauczał, tak naprawdę często towarzyszył mu ogromny tłum ludzi. I myślę, że ci ludzie dobrze czuli się w tym tłumie, czuli się częścią czegoś wielkiego, niesamowitego. Pytanie jednak o jakość tego tłumu. Tutaj Jezus zadaje swoim uczniom takie pytanie, smutne pytanie: czy i wy chcecie odejść? Gdzie były te tłumy, gdy Jezus umierał na krzyżu? Gdzie byli wszyscy? Moi drodzy, dzisiaj zainspirowany słowami księdza doktora Martina Junge, który był tutaj we wrześniu w Gliwicach, który miał kazanie, wtedy też odbywało się 13. Ogólne Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej, wypowiedział takie słowa, że Kościół nie polega na liczeniu ludzi. Bardzo mocno dźwięczą mi te słowa w moich uszach i coraz bardziej zaczynam dostrzegać tę prawdę, że właśnie to nie liczby, ale to, co przeżywamy. Może to teraz dziwnie brzmi, ale jest gdzieś w nas coś takiego, że czujemy się lepiej tak po ludzku, kiedy jest pełny Kościół, śpiew jest inny, jest wtedy, jak mówimy kolokwialnie, bardzo fajnie. Czy jednak chodzi o to, żeby było fajnie? Czy chodzi o coś więcej? Jaka jest wartość? Jaki jest cel? Jaka jest istota Kościoła? I wreszcie, czym dla Ciebie
jest Kościół? Czym dla Ciebie jest społeczność? Po co przychodzisz do Kościoła? Co chcesz od tej społeczności, do której uczęszczasz? Mam nadzieję, że Twoim celem jest przede wszystkim pogłębienie swojej duchowości. I celem Kościoła nie jest zapewnienie wystarczającej ilości osób na nabożeństwie, ale przede wszystkim głoszenie słowa, przekazywanie słowa, opowiadanie o Jezusie Chrystusie, Ewangelii. I życzę wszystkim nam, szczególnie tym, którzy są w małych parafiach, w małych społecznościach, byście zawsze pamiętali, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech, mówi Pan Jezus, zgromadzonych w Jego imieniu, On jest pośród nich. Nie zapominajmy o tym i mam nadzieję, że dzisiaj, mimo takich trochę smutnych słów, po wysłuchaniu tego codziennika, pomyślimy chwilę i być może ucieszymy się z tego, że jednak mamy parafię, mamy zbór, mamy nawet garstkę ludzi, z którymi możemy rozmawiać o Słowie Bożym, o Chrystusie, możemy przeżywać czy doświadczać Bożej mocy w naszym życiu. Miejcie dobry dzień, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i pamiętajcie o Bożej nadziei i Jego obecności w naszym życiu.